Sieman Koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kamilę Grabarą, a dzisiaj rozpoczynam od meczu z AZ, a potem mamy równie ciężkie spotkanie z PSW. Może wreszcie będą jakieś wyrównane spotkania, a nie lanie ogórków po 5 do 1. Zobaczmy jak wygląda ligowa tabela, no dwa punkty przewagi nad Nordem AZ to piąta drużna Eredywizje. PSW zajmuje trzecią pozycję, więc na pewno tutaj łatwo nie będzie, ale damy z siebie wszystko. Zaczynajmy, to spotkanie! No, i mamy rzut roczny dla Vitezę. Zobaczmy, czy zdobędziemy pierwszą bramkę. To by się na pewno przydało centra na pole karne i tylko słupek. No, ewidentnie w tym meczu na samym początku nie mamy szczęścia. W natarciu, niestety, tym razem goście Idrissi ucieka do boku. Ma za dużo miejsca, zdecydowanie, jeszcze tutaj inny piłkarz wypuszczony, nie ma centry, jest jeszcze odegranie Idrissi, czy będzie wreszcie centra, blokowany, może być poprawka, bardzo niebezpieczna sytuacja, ale Grabara świetnie zbija tą piłkę do boku, jeszcze Rotarium ma piłkę, centra lewą nogą, no i wybijają kapitalnie nasi obrońcy, no ale niestety gracze AZ są w posiadaniu piłki i konstruują kolejną akcję, til. Rozrzucenie do rotariu będzie kolejna centra, jednak zwlekał z tym centra, no ale wreszcie nasz obrońca przechwytuje tą piłkę. Dalekie wybicie piłki, a niestety znowu gracze AZ ją przejmują, no w tym spotkaniu obecnie przejęli inicjatywę i to zdecydowanie. Kolejna niebezpieczna sytuacja, Jonsen broni bramkarz i jest dobitka, niestety na 1 do 0. No tutaj bez większych szans gra strzał praktycznie z kilku metrów. Rozpaczliwie Polak interweniował, odbił piłkę przed siebie, no i potem już trzeba było to zamienić na bramkę. No niestety, postawa naszej obrony w tym momencie wołał pomstę do nieba, no ale jeszcze mamy sporo czasu, by odrobić straty. Bierzemy się szybko za odrabianie strat, Matawsz, bero ładne rozrzucenie gry, może być centra na pole karne, przeciągnięte to dośrodkowanie i jeszcze była okazja, ale niestety Bizot tutaj bardzo dobrze interweniował. 45. Wiemy, że magiczna minuta. Może akurat przyniesie wyrównanie. No, oczywiście, liczymy na to. Bero do środka, Musonda Galanopoulos i jeszcze kapitalne wypuszczenie. Bero, no i niestety, Bramkarz gości tutaj interweniuje jak powinien. Nie stracił nadal Bramki. No, i niestety, my cały czas przegrywamy. A mamy tylko 45 minut, by odrobić straty. Dalekie wybicie piłki, kto ją zgarnie. Na szczęście, nasz zespół. 51 minuta. i witeze w natarciu, matawszy na pole karne, błąd obrońcy. No i Bero na 1 do 1. To jest właśnie to, trzeba wykorzystywać takie fatalne pomyłki obrońców. Bo tutaj mógł zrobić wszystko obrońca, a nie zrobił nic. Piłka odskoczyła mu od nogi. No i Bero okazał się bezwzględnym killerem. Dołożył tylko lewą nogę. No i daje nam wyrównanie. Pozostało około 40 minut, by wygrać to spotkanie. Dajmy z siebie wszystko, to może się udać. Musonda do środka, Matawsz dużo miejsca, wycofuje jednak piłkę Gruezi do Musondy. Tutaj Belk zastanawia się, co zrobić. Zwlekał, no i musiał wycofać piłkę Matawsz. Rozrzucenie Musonda może centrować, i tak się dzieje. No jest 2 do 1. O to chodzi. Niekryty totalnie zawodnik w polu karnym, na praktycznie siódmym metrze. No musiał to zamienić, szczególnie że nazywa się Bero, no i on takich sytuacji nie marnować. 2 do 1 to już jest niezły wynik, ale pamiętajmy, że ekipa AZ na pewno się nie podda bez walki. Do końca może być ciekawie, bo ta drużyna ma potencjał, by z nami choćby zremisować. Odegard do środka, jeszcze tutaj zgranie Serero. Serero ponownie ma Serero, ładne rozrzucenie, Musonda może uderzać, wiemy, że to potrafi, a i niestety Bero tym razem uderza w okolice rąk bramkarza. Rozrzucenie na skrzydło, no, 83 minuta i w natarciu niestety gracza AZ. Jonsen rozrzuca rotarium na pole karne. Nasz obrońca jakoś, takoś interweniował na szczęście. Idrisu Til. Jeszcze piłka w polkarnym i kapitalnie Grabara nogą, no tego bym się nie spodziewał, że w takiej sytuacji zostanie oddany strzał. Jeszcze chyba tam był rykoszet, ale na szczęście rozpaczliwie, ale Grabara interweniował i będzie zaledwie rzut rożny. Jak wiemy, rzut rożny to również zagrożenie grę w znowu Rotariu. Centra przed polekarnek niebezpiecznie blokowany przez obrońcę zawodnik, no i ostatecznie na szczęście piłka grzęźnie w rękach Grabary. Ale naprawdę zagrożenie było tutaj wielkie. Grabara długo się zastanawia, co zrobić. Zobaczmy, jaką decyzję podejmie wreszcie. Ma możliwość cokolwiek robić. Wybija tą piłkę daleko przed siebie i łatwo ją tracimy. Tak po prostu grać nie można Friday. Jeszcze idrisy Friday. Stacił piłkę, ale przyjął ją inny zawodnik, ależ to była sytuacja, ale dla grabary to bułka z masłem i ma piłkę w rękach. 96 minuta sędzia przesada doliczył tylko 3. Chce sprawić, by AZ wyrównało, no ale jak widać grabara do tego nie dopuści i wyłapuje z łatwością tą piłkę. Koniec tego spotkania. Wygrywamy 2 do 1, mimo iż sędzia był przeciwko nam. Doliczone 3 minuty, on za dał zagrać ponad 5. I to jest po prostu dramat, panie sędzio. Tak nie można. Trzeba być po stronie tych lepszych. A my tutaj zasłużyliśmy na zwycięstwo. 3 piłki złapane, 3 sparowane. Jedna bramka stracona. Tutaj stracona bramka, niestety, Bjorn Jonsen. No, pokonał nas tutaj w dziecinny sposób. No, zobaczcie. No do pustej nie miał prawa się pomylić, pierwsza interwencja Grabary, no niby dobra, no co więcej mógł zrobić w tej sytuacji, no raczej nie mógł tego złapać albo odbijać do boku, bo było za mało czasu. No i tutaj świetna interwencja nogami, no trochę przypadkowa, no ale podobno szczęście sprzyja lepszym, ekipa AZ dominowała, ale dzięki Grabarze Witeze wywozi, znaczy zostają trzy punkty u nas, no bo graliśmy u siebie, tak jak możemy przywozić punkty z terenu rywal no grając u siebie, no takich cudów niestety nie ma. No i dobra, przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. No i zobaczmy, Feyenoord nie rozegrał jeszcze swojego spotkania. A już myślałem, że stracili punkty. Miałem taką wielką nadzieję w sercu. No ale niestety tak pięknie nie ma. Tutaj widzimy dół tabeli. No ale to nas zbytnio nie interesuje. Nas interesują same szczyty. Takie Mont Everest holenderskiej piłki. No bo nie oszukujmy się, nasi rywale są groźni. Teraz gramy z PSV, jak widzimy z AZ już tak łatwo nie było, to nie, było jakieś Her... to nie był jakiś Herakles Almelo, którego laliśmy po 5 do 1, tutaj jednak postawili nam trudne warunki i mało brakła mielibyśmy remis, no ale na szczęście Grabara to jest kozak, nie tylko na Twitterze, no i pokazał klasę w tym spotkaniu ratując kilkukrotnie zespół. Gramy z PSW, dajmy z siebie wszystko, bo tym spotkaniem możemy naprawdę sporo wygrać. Zaczynajmy, to widowisko! Okazja do kontry. Zobaczmy Galanopoulos, Bero. Galanopoulos, Linsen jeszcze wycofanie. Ładne podanie. Galanopoulos, Linsen wybiega na pozycję. Ma sporo miejsca, może dośrodkowywać. Trzech piłkarzy w polu karnym i jeden do zera. Bero, no, ten piłkarz jest po prostu fenomenem. Były gracz Trabzon Sporu. Pokazuje, że warto było go pozyskać do Viteze Arnem, Bo naprawdę robi wielką różnicę. No i warto stawiać na takich piłkarzy. Dobre wykończenie z głowy. Mam nadzieję, że grał w tym... Trabzon w sporze? No w jakimś tureckim chyba grał. Mam nadzieję, że o ten zespół chodziło. Ładne podanie na skrzydło. Lozano do środka, a Jose Perez jeszcze tutaj ładnie wybiega na skrzydle. Dufresne z centra, na pole karne graba. piąskuje. No i nasz zespół przechwytuje tą bezpańską piłkę. 38 minuta, znów na tarciu PSV. Perez wycofał piłkę, Thomas. Ma zdecydowanie za dużo miejsca, a Jose Perez, Gutierrez, jeszcze Bergwajn! ależ tutaj Graba interweniował, no strzał bardzo kąśliwy po krótkim rogu, no ale to jest królestwo bramkarza, tutaj bramek nie można wpuszczać, bo to najczęściej będzie twoja wina, a my błędów nie chcemy popełniać. No i wreszcie Witeze w natarciu, 54 minuta, ładne podanie Matawsz. Ma sporo miejsca, jednak tutaj dogonił go obrońca, co nie jest niczym nowym w tej FIFA. Linsen uderza i kapitalnie ZUD! No, spektakularna interwencja, gdyby nie on, to byłoby tutaj na spokojnie 2 do 0. Ale tutaj Holender pokazał, że jest bramkarzem jak najeredywizji, dywizji, bardzo wysokiej klasy. 62 minuta, Ekipa PSW się nie poddaje, cały czas atakuje. Ramsztel może centrować na pole karne, a Jose Perez uprzedza grabarę i pusty przelot Polaka kończy się golem wyrównującym. Tutaj chyba niepotrzebnie wychodziliśmy do tej piłki, nie wiem czy na linii byśmy złapali strzał niekrytego, a Jose Pereza bo na pewno uderzyłby odrobinę inaczej. No ale niestety nie daliśmy sobie szansy, zaliczyliśmy pusty przelot, długo nam się to nie zdarzało, no ale niestety powróciło. Nasza drużyna nie chce się poddać. Remis w żadnym razie nas nie satysfakcjonuje. Odegard. Sereo Odegard. Jeszcze mu sonda. Serero uderza, no i jest 2 do jednego. Tak jest, udaje nam się wyjść ponownie na prowadzenie. Nie wiem, czy tutaj Zut nie mógł zachować się odrobinę lepiej, bo to był chyba jednak strzał w jego zasięgu. Jak widzieliśmy w tym meczu, już zaliczał spektakularne interwencje. A tutaj wpuścił taki, no przeciętny strzał Serrero. Myślałem, że tutaj bramkarz zachowa się zdecydowanie lepiej, ale to nie nasz problem. Ważne jest to, że prowadzimy. Odegard do środka, Serrero sporo miejsca mógł podać do Clarka. Jeszcze tutaj matawsz na skrzydło Musonda. Ładny dribbling, Mataw z dystansu, ale zut zbija to na rzut rożny, no jak widzimy Holender jest w bardzo dobrej formie. Ten strzał Serero chyba nie był jednak tak słaby, że zdołał go pokonać, bo jednak dzisiaj jest wybornie dysponowany. I koniec tego spotkania, zwycięstwo 2 do 1, niezwykle istotne, bo w najgorszym przypadku utrzymaliśmy te dwa punkty przewagi nad Nordem. A może ekipa z Rotterdamu przegrała, kto wie? No i wtedy zdecydowanie im odskoczymy. Tutaj dwie piłki sparowane, jedna bramka stracona. Ocena meczowa 6,7. No ale jednak ten pusty przelot obciąża nasze konto, co za moment, zobaczymy. Ale tutaj wcześniej świetna interwencja strzał po krótkim rogu. No ale grabar się nie pomylił w przeciwieństwie do tej sytuacji, gdzie zobaczmy, jak fatalnie wyszedł do tej piłki. No a Jose Perez z dziecinną łatwością umieścił ją w bramce. Gdybyśmy zostali na linii, na pewno uderzyłby inaczej, no ale nie daliśmy sobie szansy. No i sami zawaliliśmy tą ramkę. No i tutaj nie ma innego winnego niż grabara. No niestety nie można w takich sytuacjach wychodzić. Linsen, piłkarzem meczu, zasłużył na to, bo grał naprawdę dobrze grabara. Dwie interwencje, zut 3. Dobramka, że naszych rywali nie mam żadnych zarzutów. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. No i tylko dwa punkty przewagi. Myślałem, że jednak będzie odrobina więcej, ale jak widzimy, ekipa Feyenoordu nie chce przegrać. Oni po prostu grają tak jak my, perfekcyjnie, cały czas punktują. No i nie dają rywalom najmniejszych złudzeń. W następnym materiale gramy z dość wymagającym Utrechtem. I łatwiejszym cwole zobaczymy jak nam pójdzie, jeśli materiał przypadł Wam do gustu. Nie zapomnijcie go skomentować i ocenić. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!